Witajcie w piątej części Listów do M. Jak zawsze Tomasz Karolak w roli Mikołaja, a my pojawiamy się w rolach elf. Nigdy nie spóźniłam się na plan. Ale to jest przeczenie, więc to znaczy, że ja mam... Tak, że się spóźniłaś. Wszyscy no jesteśmy normalni po prostu, spóźniamy się na plan. Odwróćmy to pytanie, czy Tomek kiedykolwiek byłeś na planie na czas? Nie, no bo ja mam na przykład coś takiego, nie wiem jak wy, że jak jest rozpiska plan, to dla mnie godziną, na którą ja mam być na planie, jest to jest ta, której ja zaczynam scenę. Bo dla mnie przygotowanie, wiesz, upudrowanie mnie... No, ale jak wchodzisz i mówisz, że masz włosy nieumyte. Nie, no rzeczywiście ja to rzadko kiedy bywam punktualnie na planie, muszę się przyznać. Ale po prostu plany są za wcześnie, trzeba sobie to powiedzieć. Nie, zdecydowanie, no bo jeżeli bierzemy pod uwagę najnowsze badania, człowiek zaczyna kumać w ogóle cokolwiek o 9:30, ustawianie nas na 7 rano jest po prostu kompletnym bezsensem. Ale są tacy, co ja na przykład nienawidzę mówić przed 8. Że mówienie do ludzi dla mnie przed ósmą. Ja w ogóle ze staniem mam, jest jakąś męką. To mi się podoba. Mówienie to pół biedy. Widziałem takie zdjęcia, zrobili zdjęcia ludziom o 7 rano i o 7 wieczorem. Słuchajcie, ta twarz wygląda masakrycznie o 7 rano. No. No nawet wiem. Ten make-up nie pomoże. Nie, ja też fatalnie no. Widzę. O 7 wieczorem musisz... dopiero to wszystko no dobrze, wraca na miejsce. Na nocne zdjęcia też się pewnie spóźniamy. To. Nigdy nie przegrałem zakładu. Wszyscy przegraliśmy zakłady. Bo my nie boimy się przegrywać po prostu. Ja o samochód przegrałem, bo nie. Się układałem na planie, że do 38 roku życia się ożenię i się nie ożeniłem. Jestem winny jakiś stary. Z całą ekipą? Możemy się założyć, że się ożenię. Z koleżanką aktorką, ale już nie pamiętam z którą. A samochód czeka, więc lepiej, żeby się odezwała teraz do ciebie. Nie, no już przegrał. Już przegrałem. Ma więcej trochę niż 38. Tak, ja wiem, tylko właśnie, że ten samochód jeszcze jej nie oddał tego samochodu. A wy, a powiedzcie o waszych zakładach jakoś coś. Bo tak, ja no, się nie zakładam. Grube jak ty to nie było, no. Bo ja tak rzucałem słowa na wiatr po prostu i dlatego tak. Nie, o grube rzeczy takie to się nie... Nie, nie. No raczej takie o przekonanie, wiesz. No przekonanie. To ma rację. Nie. Nie, to nie mam jakieś. Nigdy nie zgubiłam się w obcym kraju. Nie wiem, czy zgubiłam. Ale to znaczy to, jak się zgubiłem, to znaczy? I have, tak? Tak. Ale super jest się zgubić. Ale ja lubię się zgubić. Właśnie fajnie jest się zgubić. No, ale, ale to się gubisz tak w kontrolowany sposób. Słuchajcie, ja się gubię non-stop, ale jakby od kiedy jest Google Maps, no to ja no mi się nie zdarzyło zgubić, no sorry. Tomek jeszcze pamięta, znaczy, jak nie było internetu kiedyś. Ja właściwie się nigdy nie zgubiłem, bo jestem rzeczywiście starym harcerzem. Jak były lata, wiecie, 80. wczesne. Masz kompas w kieszeni też. To było takim w dobrym tonie było być w harcerstwie, ale w dobrej drużynie, nie w jakiejś dziadowskiej. Tylko w dobrej. No ja też byłam. I było priorytetem i się szpanowało przed dziewczynami, żeby przy ognisku oczywiście umieć CDFG zagrać jakiś kawałek smętny. I potem już do namiotu i mundury out. Ale też było, że azymut, wyznaczanie azymutu i pójście na azymut. To jak ktoś tego nie kumał, to był to passé. Więc ja zawsze po mapie, nie? Zawsze te mapy, to wszystko jest... Tak, ale z mapą jest fajnie. Z mapą jest fajnie. No. No, w życiu to się człowiek pogubił parę razy. A nie, no, w życiu to wszyscy jesteśmy cały czas w notorycznym po prostu pogubieniu. No, no, Jezu, tak. To jak tu siedzimy wszyscy. No. Tak, to I have to tak. To I have to tak. Nigdy nie śpiewałem karaoke, proszę bardzo. Nie, ja też nie lubię. Ale nie robicie, ja na przykład... Niestety, ja to w domu robię. Dobra, no jest nagranie z tego, ale w sensie, że puszczam sobie piosenkę na przykład i tam słowa, puszczam sobie taką wersję z napisami i śpiewam z tym. Super, a dasz próbkę jakąś? Nie. To w telewizorze? Nie. A jaki repertuar? No taki właśnie wstydliwy, takie, czasami no. Takie szajsy. Najbardziej. Nie, no, nie, no, dawaj tytuł. Nie, no. Rozluźnia, daje ci wytchnienie. Nie, ale ja od dziecka to robię, że na przykład, no nie wiem, jak byłam dzieckiem, coś śpiewałam, włączałam sobie Britney Spears i tam karaoke robię. No, ale sama nie która robię tylko... piosenka? Która piosenka? Ale nie ciągnie mnie za język. Nie, to Toxic. No, kawałeczek. Nie, czy można podkład poprosić? Jaka profesjonalna? No dobra, ale publicznie to nie.